Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. Tutaj widzicie lot w niezłych turbulencjach. Tak, przy okazji, tak, ciężki będzie przelot. Ale dzisiaj będziemy mówili o FG Camera, tak, bo tu już troszkę stary news, bo w zasadzie na początku stycznia zrobiłem dosyć spore usprawnienia w FG Camera. Zaszły też takie zmiany, że stałem się tutaj głównym teraz opiekunem repozytorium, jeżeli chodzi o FG Camera, o ten dodatek. Tak, tutaj oczywiście to było po konsultacjach ze Sławkiem, z poprzednim opiekunem. Także tu teraz na moim repo znajdziecie właśnie najnowszą wersję tutaj z mnóstwem usprawnień. A zaczęło się od tego, że tutaj jeden z moich widzów tak zasugerował mi, żebym poprawił płynne przejście między tak kamerami, gdzie mamy różne pole widzenia, co też wam pokażę, ale tutaj właśnie to zainicjowało u mnie tutaj to, że zacząłem w tym dodatku w FG Camera robić kolejne poprawki, kolejne, i tak właśnie wyszła kolejna wersja, tym samym stałem się opiekunem tego dodatku. Także dobrze, zobaczmy sobie, jakie nowości tutaj zaszły w FG Camera. Jeżeli w ogóle nie wiecie, co to za dodatek, to odsyłam was do poprzedniego filmu o FG Camera, gdzie właśnie od podstaw pokazywałem, jak to zainstalować, jak to skonfigurować i o co tam chodzi. A tutaj tylko omówię sobie, tak, jakie zmiany, jakie nowości zaszły. Także jak wejdziemy sobie w menu FG Camera, tak, to mamy okienko, w zasadzie jakie było. Tutaj mamy skonfigurowane kamery, między którymi możemy się przełączać, klikając myszką. No i tak, pierwsza rzecz, zobaczmy sobie opcje, bo tutaj dodałem mnóstwo nowych opcji. Wcześniej mieliśmy tylko coś takiego jak Spring Loading, coś takiego, co powodowało, że prawym myszy możemy się rozglądać. No teraz to zmieniłem, to jest ta opcja, jest oczywiście, to jest ta pierwsza opcja, tylko dałem jakiś sensowny opis, tak, że po prostu prawym myszy tak rozglądasz się w FG Camera. Ale oczywiście oprócz FG Camera mamy też kamery domyślne we Flight Gear i klawiszem V możemy się między nimi przełączać. I tutaj często też chcemy prawym myszy się rozglądać. I to nam zapewnia właśnie ta opcja, że forsuj, aby prawym myszy się rozglądać w widokach Flight Geara, a nie FG Camera. Tak, tutaj właśnie zauważyłem, że jeżeli używaliśmy FG Camera i prawym myszy się rozglądaliśmy, to po prostu przełączając się na widok Flight Geara, tak jak teraz na Helicopter View, to ja już nie mogłem prawym myszy się rozglądać, co było strasznie irytujące i trzeba było tutaj chodzić do plik konfiguracja wtedy myszy i zmieniać sobie tu ustawienia. W tej chwili dzieje się to automatycznie za pomocą tej opcji. Także też polecam tutaj sobie forsować, jeżeli chcecie się prawym rozglądać, co jest według mnie takie no, naturalne i bardzo pomocne, jeżeli używamy teraz dwóch różnych systemów kamer, tak, od Flight Geara i FG Camera. Także wrócę na widok FG Camera. No i dalej, kolejna opcja. Kolejna opcja to jest mini dialog, tak, dodałem w ogóle, no totalna nowość, można powiedzieć. Nowość, ale starość. Dlaczego? Otóż pierwotny twórca tego dodatku, on chciał właśnie, miał w planach dodać to mini, ten mini dialog i nawet go dodał w wersji 1.3, tylko ta wersja nigdy chyba nie została dokończona i opublikowana tak, żeby już tak było taką finalną wersją. Ale ja właśnie tak zaadoptowałem ten mini dialog z tej wersji 1.3 od głównego autora. Więc w tej chwili mamy właśnie tutaj w lewym dolnym rogu mamy tutaj właśnie mini dialog. Możemy go sobie wyłączyć całkowicie albo tutaj włączyć tym tak tutaj checkboxem. Jeżeli go włączymy, udostępnia nam się też opcja, jakiego typu ma to być mini dialog. W tej chwili mamy typ prosty, simple. I to jest po prostu jeden rząd przycisków. Możemy też dać slots. Tak? W tej chwili mamy teraz więcej tutaj tych przycisków. Po prostu przyciski od 1 do 0 nam się pojawiają do szybkiego włączenia konkretnej kamery. I mamy też opcję auto hide mini dialog. To oczywiście powoduje, że teraz domyślnie ten mini dialog w rogu jest ukryty, a gdy najedziemy tam myszką, to on się pokazuje. Także też fajna opcja, jeżeli ktoś nie chce, żeby to ciągle się wyświetlało. Możemy sobie to automatycznie ukrywać. No ja wrócę może do trybu simple. I kolejna opcja to jest klawisz, znaczy opcja dotycząca klawiszy. Chodzi o to, że domyślnie było tak, bez tej opcji, to FG Camera działa tak, że klawiszami 1, 2, 3, no po prostu przełączam się między moimi tutaj zdefiniowanymi kamerami. No ale właśnie to miało jeden mankament, bo Flight Gear domyślnie pod tymi klawiszami od 1 do 0 miał swoje ustawienia, konfiguracje. Zwłaszcza to było przydatne, jeżeli sterujemy tutaj samolotem za pomocą klawiatury i myszki. Ja na przykład
sterując klawiaturą czy myszką, zawsze często używam klawisza 5 do resetowania powierzchni sterowych. A tutaj właśnie, mając FG kamera zainstalowany, ten klawisz 5 no, przestawał działać, bo zawsze ten 5 już teraz chciał włączyć kamerę numer 5. W tej chwili jest to u mnie kamera default, bo nie mam piątki zdefiniowanej, więc tak ustawia mi kamerę pierwszą. No ale to zapobiegało mi no, używaniu właśnie resetowania powierzchni sterowych, na przykład czy używania innych skrótów klawiszowych, jakie tutaj FlyGear oferuje pod klawiszami od 1 do 0. No i rozwiązaniem na tą bolączkę jest to, że możemy sobie zaznaczyć tego checkboxa, czyli używaj klawisza Ctrl i na przykład 1, 2, żeby przełączać się między kamerami, więc w tej chwili używam sobie Ctrl 1, 2 i przełączam się między kamerami, a domyślne klawisze od 1 do 0 zdefiniowane we FlyGear działają domyślnie tak jak działały, więc nie zaburzam tutaj sobie sterowania samolotem za pomocą klawiatury. Więc bardzo przydatna opcja i ja sobie jej używam, że właśnie z kontrolem sobie przełączam się między kamerami. Dobrze, zobaczmy sobie teraz o co chodzi w tym mini dialogu, bo tutaj już mówiłem o slotach, ale mamy jeszcze taki na dole rząd przycisków. Dobrze, może ukryję sloty, żeby się nie skupiać na slotach, tylko zobaczmy ten dolny rząd przycisków. No R jest jak tutaj reset, to nam resetuje na widok ten pierwszy. Jeżeli zmienię sobie na przykład, nie wiem, na jakiś tam inny, kliknę sobie tutaj R i przełączam się na widok domyślny. I mamy też strzałki do przełączania się między kamerami. I tak, mamy pojedynczą strzałkę. Jak widzimy tutaj przełączam się cyklicznie od poprzedniej do następnej kamery. I mamy też podwójne strzałki. W tej chwili podwójne strzałki mi nie działają. O, teraz mi chociaż przełączyło na tutaj na ostatni. To jest chyba jakiś troszkę jeszcze glitch, może nie powinno się przełączać, bo tak, o co chodzi z tymi podwójnymi strzałkami? Teraz dopiero możemy mieć korzyści z tego, że te kamery możemy sobie pogrupować na kategorie. I tu właśnie mamy tak możliwość zmiany kategorii danej kamery. W tej chwili każda kamera ma u mnie kategorię 0. I żeby to sobie zmienić, no dajmy sobie na przykład radio. Radio zmienię sobie na kategorię pierwszą i panel też sobie zmienię na kategorię pierwszą i dajmy sobie Play, żeby to sobie zapisać. No i teraz można powiedzieć, że mam dwie kategorie kamer, ta kategorię 0 i kategorię 1. No i tu mam po dwie kamery w każdej kategorii w tej chwili. No i teraz tak, jeżeli będę przełączał się na mini dialogu tą pojedynczą strzałką, to widzimy, że przełączam się tylko w danej kategorii, czyli w tej chwili w kategorii 0. Czyli przełączam się między kamerą default a bottom panel. A natomiast ta podwójna strzałka spowoduje zmianę kategorii. Czyli teraz przełączam się między kategoriami, czy to właśnie 0 albo 1. No i jak zmienię się na kategorię 1, to teraz mogę małą strzałką przełączać się w obrębie kategorii 1. No i tak to wygląda. Także teraz dopiero mamy możliwość tak zobaczenia, po co były kategorie, bo właśnie we wcześniejszej wersji FG Camera te kategorie no, były, można było je sobie tutaj ustawiać, tak nadawać tutaj nowe cyferki, ale do niczego to nie było, no nigdzie to nie było używane, bo nie mieliśmy tego właśnie mini dialogu. Teraz dopiero możemy to wykorzystać. Kolejna rzecz, jaką usprawniłem, to to, że te inputy, jak tutaj coś wprowadzamy, to nie musimy już ściągać z nich fokusa, żeby móc zrobić save. Na przykład zmieńmy sobie tutaj z defaulta ten napis na pilot, tak, że to jest kamera z widoku pilota. I teraz nie muszę ściągać fokusa, wystarczy dać, że zapiszę i jest zapisane, tak. Wcześniej musiałem ściągać fokusa, na przykład naciskając klawisz tabulator, czy klikając w inne pole. W tej chwili nie trzeba tego robić, wszystko działa jak trzeba. Kolejne usprawnienie, jeżeli wejdziemy sobie tutaj w konfigurację kamer, to no, w tej chwili zobaczcie, że mam wszędzie ustawiony field of view 70 stopni. A teraz zmienię sobie field of view dla pilota na przykład na 90 stopni. Zapiszmy to sobie. Tak, mamy 90 stopni i teraz kolejne właśnie usprawnienie to to, że mamy płynne przejście między właśnie też polami widzenia. To znaczy, jeżeli zmienię teraz kamerę, no to widzimy, że nie mamy żadnych skoków. Wszystko nam płynnie przechodzi między field of view 70 a 90. Także ze zmianą pozycji kamery. Wcześniej mieliśmy po prostu taki skok, że nam mieliśmy skokową zmianę pola widzenia, a następnie kamera się przesuwała w odpowiednie pozycje. Teraz wszystko następuje płynnie, nie mamy żadnych skoków. Tak, także to tyle, jeżeli chodzi o usprawnienia takie główne. Oczywiście zaszły tam też w kodzie duże zmiany. Przepisałem praktycznie ten cały dodatek też na programowanie obiektowe bardziej, żeby to tak bardziej można było się łatwiej tam poruszać i tak orientować, gdzie co jest.
ale to już takie zmiany, że tak powiem, w bebechach tutaj. Pokazałem wam zmiany, jakie mamy tak od strony użytkownika. No, mamy też jakąś tam pomoc, możemy sobie poczytać. Mamy też okno powitalne, jak tutaj bym uruchomił FlightGear po raz pierwszy. Pojawi się nam też taki welcome dialog z pewnymi informacjami, ale możemy sobie też tutaj tam zaznaczyć, żeby się nam to nie pokazywało. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Sorry za duże przerwy, ale teraz no troszkę będę miał przerwy. Może jakieś w wolnych chwilach, jak złapię jakiś czas, to może coś nagram. Także to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć wam!